Proszę Państwa, to kolejny filmik z serii antyreklama. Tym razem mamy do czynienia z cukrem z Tesco. Proszę spojrzeć. Taka dziwna torebka. Dopiero teraz zwróciłem uwagę. Takie no, dziwne coś. Taki zapach, jak jakbym wąchał królika. No ten cukier taki, takie dziwne coś. Taki dziwnie zbity, ale przede wszystkim jeszcze są takie, nie wiem czy to będzie widać, ale takie na cukrze, takie czarne kulki, jakby dostało wąsów i grzyb wyrósł na cukrze. Proszę Państwa, pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją. Jak dotknę, są czarne takie kulki. Nie, tego nie widać, ale no... Są. I teraz ani to jeść, ani wysypać, takie bardzo zmiętelone, no... Cukier powinien się tak dosyć prosto układać, nie? A tutaj, no, takie... No... Bardzo, bardzo podejrzane. Cukier dostał wąsów po prostu. Tutaj też takie czarne coś, taki czarny jakby osad czy coś na tym. Ale to mi przypomina takiego... Tak jak jest sałatka, która leży 2 tygodnie poza lodówką i takie białe wąsy jej rosną. Tak samo panu cukrowi rosły czarne wąsy. Proszę Państwa, i no ten cukier taki dziwne takie. Tutaj jakby taka jedna cząstka kulek, tutaj druga, tutaj trzecia. No takie nie tworzy takiego jednolitego, takiej całości, tylko to jest taki jakby rozrzut grupek pewien. No tak jakby był rozbity kompletnie. I to już nie wspominając o tym, co się stało tutaj przy otwieraniu, bo to jest katastrofa. W każdym razie cukier z Tesco nie polecam. To tyle.